Pancerna pięść, która zatrzyma rosyjską tyranię. Tak o przekazaniu Ukrainie czołgów mówi prezydent tego kraju Wołodymyr Zełenski. Łącznie Kijów otrzyma blisko 80 maszyn. Ukraina otrzyma znaczące wsparcie militarne. Po decyzji Berlina w sprawie Leopardów dostarczenie Ukrainie 31 czołgów Abrams ogłosił Waszyngton. Kijów otrzyma je za kilka miesięcy. Wcześniej potencjał obronny armii ukraińskiej wzmocnił czołgi z Europy. Widzimy, szanowni państwo, że poziom determinacji wolnego świata dla obrony Ukrainy rośnie. Mówił premier Mateusz Morawiecki. Amerykanie wyjaśniają, że europejskie czołgi są bardziej dostępne i łatwiej będzie je zintegrować na polu bitwy. Waszyngton podnosi też, że Abramsy to najnowocześniejszy sprzęt, a co za tym idzie bardziej skomplikowany, przez co przyswojenie go przez Ukraińców potrwa dłużej. Dajemy Ukrainie części i wyposażenie niezbędne do skutecznego utrzymania tych czołgów na polu bitwy. Jak najszybciej zaczniemy szkolić ukraińskie wojska w kwestiach utrzymania, logistyki i konserwacji. To wsparcie dla Ukrainy to sukces dyplomatyczny Polski. Gdyby nie presja nasza, polska presja wywierana na Niemcach, to pewnie ta decyzja by nie zapadła. To nasze władze zainicjowały międzynarodową dyskusję w tej sprawie. Po deklaracji prezydenta Andrzeja Dudy o przekazaniu Leopardów, po dwóch tygodniach wytężonej pracy polskiej dyplomacji powstaje koalicja sprzętowa naszych sojuszników w NATO. Przekazał na Twitterze szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera. Polskie władze podkreślają, że dozbrajanie Ukrainy przybliża nas do pokoju w Europie. Ta decyzja o czołgach Abrams, o czołgach Leopard jest bardzo ważną, krytyczną, kluczową decyzją, która może mieć wartość nie tylko symboliczną i psychologiczną, ale także ogromną wartość strategiczną i militarną. Na dostawę 18 Leopardów, wcześniej dzierżawionych od Niemiec, gotowa jest Holandia. Polskie dostawy mają liczyć kompanie, czyli 14 maszyn. Dokładnie taką samą liczbę zgłosił Berlin. Łącznie ze Stanami Zjednoczonymi liczba czołgów, jakie otrzyma Ukraina, zbliża się do 80. Musimy uformować pancerną pięść, pięść wolności, po której ciosach tyrania już się nie podniesie. Mówił prezydent Ukrainy. Wołodymyr Zełenski dziękował sojusznikom za wzmocnienie potencjału obronnego, jakim dysponuje jego kraj. Abramsy na wiosnę dotrą też do Polski, która obok nowych czołgów zamówiła 116 używanych. To są czołgi, którymi wypełniamy luki powstałe po tym, że przekazaliśmy na Ukrainę czołgi stare, czołgi T-72. I to właśnie 58 maszyn z tej puli otrzymamy od Amerykanów w tym roku, poinformował wicepremier minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Nowe Abramsy trafią do Polski pod koniec przyszłego roku. To będą pierwsze egzemplarze z partii 250 czołgów tej generacji zamówionych w Stanach. To będą najnowocześniejsze czołgi i rzeczywiście one stanowią dużą siłę. Zadaniem tych czołgów będzie, że tak się wyrażę, zamknięcie Bramy Brzeskiej, a więc stworzenie takiej zapory, która będzie nie do przejścia, jeżeli by agresor zdecydował się na zaatakowanie Polski. Do Polski dotarły też rakiety Patriot z Niemiec. Przeciwlotniczy system rakietowy Patriot wzmacnia polską ochronę powietrzną i pomaga chronić wschodnią flankę NATO. Poinformowała na Twitterze Bundeswehra. Patrioty dotarły do Zamościa, wraz z nimi przybyli żołnierze. Niemiecka jednostka liczy 350 wojskowych i w razie potrzeby może zostać zwiększona nawet do 650. Bundeswehra przekazała, że czas trwania jej misji będzie ściśle skoordynowany z Polską. Jednocześnie Berlin podnosi, że polski i niemiecki system obrony przeciwpowietrznej są ze sobą skoordynowane. Pozostają one częścią całego systemu obrony przeciwpowietrznej NATO.